Witamy Państwa w cyklicznej audycji Wokół Powiatu. I nasz gość starosta Tomasz Tomorski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie starosto, zacznijmy od tematu pereł powiatu, dlatego że bardzo zaskoczyło to generalnie chyba, myślę, wiele środowisk, wybór, który miał miejsce, no i przede wszystkim docenienie naszego znakomitego kobrzyskiego fotografika. No może nie Kołobrzyskiego, ale no z Kołobrzegiem bardzo mocno związanego. No to w tej sytuacji chyba, panie redaktorze, wypada właśnie od niego zacząć. Miłosz Kowalewski, z wykształcenia architekt, no umysł ścisły to też, to, ale kiedyś te spory tutaj toczyliśmy wspólnie z panem redaktorem dotyczące tego, czy Politechnika, czy Uniwersytet. Nie będziemy ich teraz na antenie kontynuowali. Ornitolog, osoba w świecie dotyczącym ptaków, przyrody, zdjęć profesjonalnych, chyba bardzo rozpoznawalna, a wydaje mi się, że wszystkie jeszcze najlepsze lata i dni przed Miłoszem. Mieliśmy ten pierwszy kontakt z Miłoszem w roku 2011, to wtedy podjęliśmy decyzję o opublikowaniu kalendarza, cieszącego się bardzo dużym powodzeniem, dotyczącego ptaków. Właśnie tam wykorzystaliśmy zdjęcia Miłosza Kowalskiego. Później kolejne publikacje, te, które ukazywały się w mieście, w powiecie, w województwie, wystawa, która została zorganizowana w Sejmie, która cieszyła się też bardzo dużym powodzeniem. No i te wszystkie elementy spowodowały to, że z racji na to, że rozmawiamy o ekologii na tego typu zdarzeniach, Miłosz Kowalewski został taką perłą powiatu uhonorowany i taki bardzo miły akcent goszczący na perle prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pan Jacek Chrzanowski, również ufundował nagrodę w wysokości 2000 zł, pewnie przydatną na jakiś sprzęt fotograficzny, bo jestem głęboko przekonany, że Miłosz właśnie te środki na ten cel wyda. Kolejna laureat w kategorii biznesowej, firma Intermedical, firma, która wydaje mi się, że jest na rynku kobrzyskim jest bardzo rozpoznawalna, doskonała organizacja dotycząca ochrony zdrowia, cała etap leczenia od lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty, diagnostyka obrazowa, laboratoryjna poprzez punkt apteczny. Wiem, że prezes pan Tomasz Stępień, który był laureatem tej pery, ma jeszcze plany, są tam jeszcze do wykorzystania, z tego co pamiętam, dwa piętra, może tutaj nas zaskoczy kolejnym świetnym pomysłem biznesowym. No i sfera społeczna, mi się ratują dzieci. Gdzieś pewnie w telewizji widzieliśmy jedną z inicjatyw dotyczącą programu Zwolnij Szkoda Życia. Misie ratownicy to taka pluszowa maskotka, która jest rozdawana funkcjonariuszom straży pożarnej, policji, karetek pogotowia, ci, którzy jadą do miejsca zdarzenia, najczęściej jest to wypadek drogowy. No i jest tam osoba poszkodowana w postaci dziecka, która przeżywa w tym momencie traumę, no bo rodzice są być może ranni, może dochodzi do jeszcze bardziej tragicznych zdarzeń. Taka miś, taka przytulanka, pomaga nawiązać kontakt z ratownikiem. Ponadto na tym miejscu znajduje się telefon. Można później, kiedy ten okres tragiczny się zakończy, zadzwonić i uzyskać na przykład pomoc psychologiczną, czy też skierowanie na turnus terapeutyczny do Dźwiżyna, bo dom misia ratownika znajduje się właśnie w Dźwiżynie. Pewnie Państwo może go nawet rozpoznają. Przy wjeździe do Dźwiżyna po lewej stronie, na samym początku tej miejscowości wios od strony Kołobrzegu, taki dom się znajduje. No i nie zapomnieliśmy również o hipoterapii w Kołobrzegu, pod Kołobrzegiem w Budzistowie jest taki ośrodek prowadzony przez państwa Michalskich. Ten ośrodek w tym roku obchodzi swoje 20-lecie działalności. To też jest ten ośrodek, w którym organizujemy cyklicznie polsko-niemieckie zawody jeździeckie, cieszące się naprawdę dużym powodzeniem. W tym roku te zawody również się odbędą. Mamy już przygotowany projekt i zakładamy środki do funduszu Pomerania. Tam jest dofinansowanie bardzo fajne. Przyjeżdża też grupa jeźdźców z Niemiec, więc jest to takie naprawdę możliwość na poznanie kultury niemieckiej, nauczenie się, poduczenie się tego języka również dla osób, które z nami współpracują. No i to właśnie spowodowało to, że wyróżnienie w tej kategorii zostało przyznane. No a wszystko to troszeczkę nam z pewnym humorem, dowcipem okrasił Jerzy Krysza, który jest generalnie no, chyba takim bardzo rozpoznawalnym artystą. Był to zresztą jeszcze osoba, która prowadziła ten cały wieczór. Sądzę, że każda osoba, która przyjęła zaproszenie i w tym dniu była z nami, no, wyszła z tego wieczoru zadowolona. A jak pan redaktor ocenia? No, bardzo dobrze, bardzo mi się pan Kryszak podobał. Tak, dziękuję. Trafny wybór. Zawsze staramy się dobrać właśnie artystę, żeby to było z takim troszeczkę lekkim śmiechem, radośnie. No, jest to okres kończącego się karnawału, więc chyba właśnie ta formuła jest najbardziej odpowiednia. Podobało mi się, jak pan prezes, wiadomy pan prezes,
miał pogłaskać tygrysa, bardzo mu się to podobało. Opowiadałem to wszystkim. Nowe rondo, panie starosto. Zapisałem sobie temat. Widziałem wczoraj pana w przelocie na spotkaniu w sprawie układu komunikacyjnego w Kołobrzyskim porcie. No i powstaje konkurencja dla ronda znakomitego przywódcy. Jestem troszeczkę zaniepokojony, bo rzeczywiście ja tutaj chyba trochę stracę medialnie, bo teraz będzie się mówiło o tamtym rondzie. Może nie będzie budziło tyle emocji, ale jak o jest, nie wiadomo. No kształt jest też troszeczkę inny, no pewnie znajdą się również osoby, które zwrócą na to uwagę. To nie jest kształt okrągły, to jest bardziej kształt taki eliptyczny, taka może fasolka, czy obważanek, jak ktoś to chyba nazwał. I wydaje mi się, że w tamtym miejscu rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie, szczególnie dla kierowców, którzy muszą wykonać skręt w lewo. On zawsze jest tym takim najbardziej niebezpiecznym manewrem. Takie troszeczkę rozciągnięte rondo, ale przy okazji też wydaje mi się, że dobrze pomyślano o tej koncepcji poszerzenia tego zakresu tej inwestycji, nie tylko o budowę samego ronda, ale również o remont ulicy Mickiewicza, czyli będziemy mieli wyremontowany odcinek od ulicy Mickiewicza do ulicy Rejmonta Zdrojowej, do tego słynnego naszego małego ronda znakomitego przywódcy. O tyle będzie to interesujące, że tam idzie torowisko. To torowisko będzie zrobione w tej technologii, jaką stosujemy w miastach przy torach tramwajowych, czyli ta przestrzeń między szynami będzie wypełniona. Będzie wtedy możliwość lepszego wykorzystania w zakresie przejazdu, nie parkowania, no bo to nie jest miejsce do parkowania, ale samego przejazdu te miejsca będzie, ta droga będzie szersza. Lepsza komunikacja z ulicą Portową, z ulicą Spacerową, z ulicą Obrońców Westerplatte i to, co udało się już uzgodnić, a jeszcze chyba nie wiem, bo nie brałem właśnie, tak jak pan redaktor mówił, udziału w całym spotkaniu. Ta ulica Mickiewicza, remont nie będzie przedłużony do ulicy Szkolnej, ulicy Portowej, skrzyżowania, czyli tam, gdzie się rozpoczyna pierwszy etap obwodnicy. No i będziemy mieli taki bardzo fajny fragment, gdzie się będzie na pewno jeździło lepiej, bezpieczniej, a chcemy też również doprowadzić do takiej sytuacji, w której po dokonaniu remontu te odcinki, które dzisiaj mają charakter dróg powiatowych, zostaną przekazane na majątek miasta. A wspomniał pan o pierwszym etapie obwodnicy, a to bardzo dobrze, że sam pan wyszedł z tym tematem, dlatego że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego swoją połowę mostu odebrał. Mówię tutaj o moście na pierwszym etapie obwodnicy, ale pojawiają się głosy, że ten most ma się, znaczy nie chcemy państwa tutaj absolutnie straszyć, że on się rozpadnie, bo to bzdura oczywiście, wiemy, ale... Ale jest taka osoba, która takie... Znaczy nie, no nie ma takich, no ale pojawiły się plotki, że tam brakuje... Gdzieś tam nie plotki, tylko ja czytałem wypowiedź jednego z radnych, no jestem znowuż pod, powiem szczerze, głębokim wrażeniem, panie redaktorze, bo no, nie wiedziałem, że w mieście Kołobrzyk mamy tak wszechstronnie uzdolnionych ludzi, którzy znają się na ekologii, ludzi, którzy znają się na konstrukcji budowy mostów, to dziedzina inżynierska, no patrzę tylko na i czekam na kolejne dyscypliny, mamy jeszcze biologię, chemię, fizykę, w tym fizykę nuklearną, pewnie ta osoba będzie również chciała się w tym zakresie mówić. Wystarczy zostać radnym i już się nabywa wiedzę całkowitą i absolutną. Takie fakty w Kołobrzegu są znane. A wracając do tej historii, rzeczywiście tam sytuacja jest tego typu, że z racji na to, że jest to przejście przez rzekę, jest to teren portu, część odbioru musi wykonać wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, ale z tych informacji, które mamy, a we porannej poczcie otrzymałem od pana prezydenta zaproszenie na otwarcie tego oficjalnego mostu, puszczenie ruchu, mamy się to odbyć 28, jak dobrze pamiętam, lutego, dowodzi tylko tyle, że te informacje przekazywane przez jednego z radnych są niewiarygodne, a most 28 zostanie otworzony. Nie będę miał żadnych wątpliwości, mogę pod nim stanąć. Nie zawali się? Myślę, panie rektorze, że nie, jestem głęboko przekonany. Tym bardziej, tak już bardzo poważnie mówiąc, bo troszeczkęśmy sobie tutaj frywolnie ten temat potraktowali. Przecież były prowadzone próby obciążeniowe, próby dynamiczne, próby statyczne. Statyczne, czyli wjeżdża duże obciążenie, które
w okresie, nie pamiętam jakiego czasu, ciężarówki po prostu stoją na moście, badane jest strzałka ugięcia, czyli odchylenie od tego stanu bez obciążenia, nie obciążenie dynamiczne, czyli te ciężarówki z maksymalnym obciążeniem, każda ważąca, myślę, że około 35, może nawet 40 ton przejeżdża przez most, ten sam efekt jest badany, są sensory poustawiane, patrzy się w jaki sposób ten most reaguje. Nic takiego się nie stanie, po przejściu chętnie tam będę spacerował pod mostem, bo wydaje mi się to fajny, taka ścieżka tam powstanie. Może z tym radnym. Może poskaczamy wspólnie, zobaczymy pod czyim ciężarem bardziej most ugnie. No panie redaktorze, wydaje mi się, że tutaj już jakby tą dyscypliną pan wygraną. Gdybyśmy mieli skakać na jednym przyczółku, na drugim, to przyczółek po pańskiej stronie z pewnością ugnie się bardziej. Jesteśmy potrzebni. Dobra, a jesteśmy przy temacie dróg. Pojawiła się dyskusja w Kołobrzegu znowu w związku z ulicą Mazowiecką, gdzie mieliśmy Szklankę. No i znowu dyskusja, czy powiatowy zarząd dróg powiatowych, bo tak się nazywa ta instytucja, czy właściwie odśnieża. No ja mam trochę wątpliwości, bo odśnieżać w sumie nie było co. Zalodziło i co, znowu było jak w 2011, jak sięgam pamięcią, znowu było to samo. No, pani dyrektor mówi, że było wszystko okej. Czy... Optyką naszą, patrzmy na to w ten sposób, mamy do dyspozycji określoną grupę osób, mamy do dyspozycji określoną liczbę samochodów i mamy zakres 300 km dróg powiatowych, których powinniśmy być przygotowani, ale nie jesteśmy w stanie w żaden sposób i nie ma takiego operatora, który byłby w stanie w momencie, w którym ta gołoleć pojawia się na przykład na długości, bo nie na całym powiecie, 100 km dróg, być w każdym miejscu i w każdym momencie, może z racji na to, że ta droga ma charakter miejski, choć jest drogą powiatową, tam trzeba było tą działalność zwiększyć, zintensyfikować. Zwróć uwagę na to pani dyrektor, tym bardziej, że jest to droga, którą jeździ komunikacja miejska, a na marginesie komunikacji miejskiej podjęliśmy już decyzję na wniosek mieszkańców. Zarząd dróg powiatowych pobuduje tam jeszcze jedną dodatkową zatokę dla osób jadących w kierunku miasta. Wydaje nam się ona potrzebna, uzasadniona jest tam rezerwa terenu. Zostało już to przyjęte do planu realizacji zadań inwestycyjnych dla zarządu dróg powiatowych na rok 2015. Jak dobrze pamiętam, w lipcu pojawią się tam robotnicy. To nie będzie duże obciążenie dla budżetu, ani też dla kierowców, bo to będzie zatoka, czyli nie będziemy wchodzili bezpośrednio w osi jezdni i na pewno z końcem wakacji ta zatoka zostanie tam wybudowana, tym bardziej, że przecież jest to taki teren dynamicznego budownictwa, tak? Jest tam transport, jest osiedle bankowe, kolejne są mroki budowane, jest to taki. Jest teraz to kolejna sprawa, targi pracy. Przy mnie, ja nie chciałbym rozmawiać o samych targach pracy jako takich, ale o takim zjawisku, które zostało zaobserwowane, mianowicie targi pracy, godzina 9, otwarcie, tłum ludzi tam się zagęszcza, wszyscy twardo do stolików próbują się dostać, czym prędzej, tylko że podbić, że się do żadnej pracy nie nadają, czy jakoś tak, nie wiem jak się to nazywa, nie chciałbym nikogo skarżać o nic. W każdym razie spory ubaw, widząc ludzi, którzy chyba raczej w tym dniu mieli odpowiednie i właściwe zajęcie i mam takie wątpliwości, czy na pewno spędzili je na poszukiwaniu pracy. Ja nie jestem w stanie nikogo zmusić. Ja też nikogo nie zgadzam. Ale mnie też nie zmusić do pracy. Tak? No jest rzeczywiście taka grupa osób, która nie jest zainteresowana, jakakolwiek by to była oferta pracy, oczywiście adekwatna do posiadanych kwalifikacji. Tak? No bo jeżeli byśmy powiedzieli, że dajemy tutaj, nie wiem, biurko, gabinet i parzenie herbaty non-stop, no to pewnie by się takie osoby mogły na to zdecydować. No ale każdy musi jakby sobie odpowiedzieć na to, czy jest to adekwatne do posiadanych przez niego kwalifikacji. My te osoby celowo zapraszamy, bo liczymy jednak na to, że znajdą tą sekundę, skoro na parkiecie hali Millennium jest blisko 100 pracodawców, więc troszeczkę jakby na zasadzie pewnego zaproszenia przyjść, ten obowiązek, który tak i tak wynika z obowiązku ustawowego zgłoszenia swojej gotowości do pracy, bo mówimy właśnie o tak zwanym podbiciu tej karty osoby bezrobotnej, czyli jest, człowiek przychodzi, mówi, w dalszym ciągu deklaruje swoją gotowość do podjęcia pracy, no bo taki też jest wymóg, przecież to są określone koszty, przecież to osoby otrzymują zasiłek, mają ubezpieczenie, wszyscy za to płacimy. No liczymy na to, że jednak parę osób, no przechodząc tam do tego punktu, gdzie
ta czynność, tą czynność się dokonuje, takie działania podejmą, ale też przychodzą osoby, które zupełnie szczerze poszukują tej pracy. Targi są organizowane w sposób celowy w okresie przedwiosennym, kiedy ten rynek kołobrzeski zaczyna odżywać. Rynek kołobrzeski charakteryzuje się pewną sezonowością zatrudnienia. Średnioroczne zatrudnienie w okresie, powiedzmy, jesieni, zimy jest to w granicach 16%. W okresie letnim spada do poziomu jednocyfrowego, jest to w ostatnim roku, jak dobrze pamiętam, 9,6%. No i liczymy na to, że te oferty, które tam są pokazywane, są to głównie ośrodki, gestorzy bazy turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, no znajdą właśnie potrzebne sobie pracowników, więc no, wykorzystajmy każdą sytuację, tak? To nie jest duży koszt, tak? W zakresie organizacji targów wyposażenie mamy z naszych szkół, w tym zakresie pracodawcy przychodzą nieodpłatnie. Nie wiem, jak jest jeszcze kwestia rozwiązana płatności za halę milenio, ale być może ona jest również uregulowana w sposób bezpłatny, no bo przecież nie jest to działalność komercyjna. I na koniec jeszcze jedno pytanie. Powstaje Rybacka Lokalna Grupa do Działania. Widziałem tam pana starostę, widziałem też pana prezydenta. Rozumiem, że samorząd do tego się przyłącza. Jest to warunek bezwzględny. Proszę pamiętać, że tylko te grupy rybackie, które skupią wokół siebie trzy sektory. Sektor rybacki, no bo trudno sobie mówić o grupie rybackiej bez rybaków. Sektor społeczny, to są stowarzyszenia, różne organizacje, szkoły i sektor samorządowy ma prawo taką grupę stworzyć. Jest pomysł, który będzie konsekwentnie realizowany, dotyczący powstania nowej grupy rybackiej w Kołobrzegu. Chcemy, aby wokół tej grupy skupiły się samorządy powiatu kołobrzeskiego. Dzisiaj wiemy już o trzech samorządach i samorządzie powiatowym. Będziemy rozmawiali z rybakami, czy widzą tutaj możliwość powiększenia tego o inne samorządy gminne z gminy z powiatu kołobrzeskiego. Jesteśmy na etapie zatwierdzonego statutu tejże organizacji. Przystępujemy do rejestracji tej organizacji. Ona oczywiście ma formę stowarzyszenia. Kolejną konsekwencją będzie walne, które dokona wyboru władz tego stowarzyszenia, Komitetu Rybackiego. Kolejnym etapem będzie napisanie strategii, która zostanie przesłana do Urzędu Marszałkowskiego, no i tam podjęta decyzja o tym, czy ta strategia uzyska odpowiednią liczbę punktów. Jeżeli ta odpowiednia punktów będzie uzyskana, to pojawią się kolejne środki z funduszy rybackich na kolejną perspektywę 2013-2020. No to dobrze, miejmy nadzieję, że to będą kolejne miliony dla naszego regionu. Jest mniej. Generalnie jest to około, jak dobrze pamiętam, 35% tej puli, która była w poprzedniej perspektywie unijnej. Jednakże dużo się udało zrobić, tak? Proszę zwrócić uwagę, że to są nie tylko te środki, które były kierowane z czwartej osi do tego działania około rybackiego, ale to są również środki, które były kierowane na wyposażenie kutrów, na ich złomowanie, bo przecież niektórzy rybacy podejmowali decyzję o złomowaniu kutra, na działalność techniczną, na doradztwo, na wyposażenie portów. Dużo zostało w tym zakresie zrobione, stąd też pewnie i potrzeby są mniejsze, aczkolwiek uważam, że tak dalekie obniżenie no nie jest dla nas korzystne. Liczyliśmy, że tych środków jednak będzie więcej. Jak dobrze pamiętam, jest to około 90 milionów euro na Polskę. A sporo tych grup rybackich powstało. Nawet na niektórych obszarach, gdzie można by się było zdziwić. To się ma zmienić, tak? Bo będzie, znaczy nie ma jeszcze dokładnie określonej definicji dotyczącej rybackości, czyli tego, kto jest tym naprawdę prawdziwym rybakiem. No i rzeczywiście nas troszeczkę niepokoiła no, lokalna grupa rybacka na Śląsku, w Katowicach, czy gdzieś tam na Mazowszu. My uważamy, że te grupy rybackie powinny powstawać tak na marginesie na dwóch obszarach. Obszarze morskim, czyli mam tu na myśli województwo zachodniopomorskie, województwo pomorskie oraz no, tam, gdzie rzeczywiście ta rybackość jest, ale mająca charakter rybactwa śródlądowego, czyli województwo warmińskie. A my Państwa zapraszamy 28 w sobotę na most, można podskakać. Stanąć pod nim. To tylko dla odważnych, proszę Państwa. Pan redaktor jest na jednym przyczółku i na drugim. Dobra, umawiamy się. Będziemy się widzieli. Tomasz Tamborski, starosta Kołobrzeski, komentował dla Państwa wydarzenia. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.